Podróże kształcą, a to przede wszystkim dlatego, że na swojej drodze spotkać możemy osoby z większym doświadczeniem i wiedzą. Właśnie jesteśmy w Münster, gdzie razem z innymi pasjonatami kamery i obrazu uczymy się m.in. tego, jak tworzyć realizacje telewizyjne na żywo. Taką możliwość dał nam projekt Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz European Youth for Media z Niemiec. A więc startujemy! Nasza wizyta w Münster w zachodnich Niemczech to przede wszystkim warsztaty medialne. Jednak korzystając z okazji, postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym mieście. Jesteś tutaj dopiero od roku, jednak zdążyliśmy już zauważyć, że nieco poznałaś to miasto. Co więc przeciętny turysta powinien wiedzieć i zobaczyć w Münster? Jest tutaj bardzo dużo różnych miejsc, gdzie się naprawdę opłaca się przejść. Mamy na przykład piękną katedrę, tak zwaną St. Paul's Dom, gdzie jest piękny zegar astronomiczny. Mamy piękne stare miasto, gdzie można na przykład znaleźć St. Lamberti Kirche. Jest to kościół, gdzie są na przykład powieszone u góry trzy klatki i w tych klatkach w wieku XVI zamykało się osoby, które były innej wiary. Mamy też piękny ratusz, gdzie można znaleźć salę pokoju. Tam był podpisany pokój między miastami Münster i Osnabrück. Poza tym jeszcze mamy dokładnie w mieście piękne jezioro A, gdzie można sobie na łące trochę usiąść, można sobie grillować i oczywiście relaksować się trochę. Münster to nie tylko miejsca, obiekty i ludzie, ale także możliwości rozwoju. Na przykład w obszarze kultury i edukacji medialnej ważne miejsce zajmuje Benno Haus, członek międzynarodowej organizacji European Youth for Media. Czym dokładnie się zajmują, zobaczymy w środku. Działamy w wielu różnych dziedzinach, między innymi w obszarze pedagogicznym i dziennikarskim. Rozwijamy telewizję internetową, działamy w obszarze międzynarodowym, pracując nad różnymi projektami. Zatem są to rozmaite zadania, do których należy dopasować odpowiednie moduły szkoleniowe. Wcześniej byliśmy otwartym kanałem obywatelskim, czyli nadawaliśmy w całym landzie poprzez zwykłą telewizję. Obecnie funkcjonujemy jako Open Web TV i nadajemy przez internet na żywo raz w miesiącu.
ale również on demand, czyli wszelkie nasze produkcje można obejrzeć w każdej chwili. Tworzymy różne programy, jak na przykład Diversity, który dotyczy spraw interkulturalnych, New Edition o sztuce, czy też magazyn studencki o nazwie Promenada. Benno House to obywatelskie centrum medialne. Oznacza to, że każdy obywatel, który tego chce i interesuje się mediami, może tu przyjść i po prostu z nami współpracować, czyli robić dokładnie to, czym zajmuje się telewizja. Są dwie możliwości. Pierwsza to taka, że możesz tu przyjść i wypożyczyć różnoraki sprzęt, kamery, mikrofony, światła itd. A następnie korzystać z niego całkiem samodzielnie, nagrywać materiał gdziekolwiek chcesz i tak jak chcesz. Również i tutaj możesz poprosić o udostępnienie pomieszczeń. Druga możliwość daje ci okazję zostania praktykantem, co oznacza, że będziesz pracować tu jako wolontariusz przez pół roku lub rok. Jeżeli studiujesz, to pracę tutaj możesz również traktować jako zajęcie dodatkowe, na przykład 3 dni w tygodniu. Wówczas zyskasz odpowiednie kwalifikacje, nauczysz się, jak w rzeczywistości robi się telewizję. Poza studiem otwartym istnieje także strona internetowa Open Web TV, gdzie pokazywane są m.in. relacje na żywo. Tego też postanowiliśmy nauczyć się w ramach 5-dniowych warsztatów. O tym za chwilę. Mamy 13 osób i każda jest odpowiedzialna za inną rzecz. 3 osoby przy kamerach, 2 przy światłach, kolejne 2 czuwają nad dźwiękiem, ktoś inny pilnuje czasu, nad nimi asystent reżysera, reżyser, no i oczywiście goście programu. Trzeba skoordynować pracę wszystkich. To niełatwe. Do tego mały stres, bo przecież wszystko jest emitowane na żywo w internecie. Za drzwiami trwają przygotowania do nagrania programu na żywo. Ale zanim to wszystko ruszy, trzeba przygotować studio, czyli ustawić światła, dźwięk, kamery i wiele jeszcze innych skomplikowanych rzeczy. To dobre parę godzin pracy dla ekipy. Zobaczmy, jak sobie radzą. Bardziej w lewo przesunąć tą kamerę. Okazuje się, że bycie reżyserem polega na tym, że siedzi się w zamkniętym pomieszczeniu, zalot planu wciska te przyciski. Tak naprawdę chodzi o coś takiego jak montaż na żywo. Przychodzi tu obraz z 3 źródeł, z 3 kamer, a ja wtedy decyduję, która kamera leci teraz na wizji jest, która jest już broadcastowana. Masz na sobie dziwne słuchawki z mikrofonem. Czy to znaczy, że masz kontakt z zaświatami? Tak, to jest kontakt z bazą. Już troszkę uszy czerwone od tego, ale jeżeli będziemy coś nagrywać, to dostanę sygnał gdzieś tam z pokoju obok. Kuba jako ten reżyser będzie decydował, jaki plan złapać, będzie krzyczał, co jest nie tak, będzie chwalił i będziemy w ogóle mieć łączność ze sobą. Cieszę się bardzo sympatycznie. Dobra robota! Guten Tag. Guten Tag. Jesteśmy ekipą z Polski, a dokładnie z Elbląga. I uczestniczymy właśnie w warsztatach medialnych. Prowadzonych przez trenerów z Benno House. W ciągu 5 dni mieliśmy okazję popracować na profesjonalnym sprzęcie. Z zastosowaniem profesjonalnego oświetlenia. W studiu, które daje możliwość realizacji programu na żywo. I to też za chwilę zrobimy. A więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Jacku, Kacprze, przed wami kolejne wyzwania. Wyzwanie numer 1. Kacprze, jesteś komandosem i lecisz na misję.
Kacprze! Nie wydajesz dźwięków. Kacprze, Jacku, możecie rozmawiać używając tylko pytań. Miejsce na polowaniu. Widziałeś to? Milordzie, o czym mówisz? Mówię o tym dziwnym zwierzęciu, które tam jest. Na stole operacyjnym. Wycinamy serce? Które? Czy nie uważasz, że pacjent ma tylko jedno? A czy nie uważasz, że ja jestem pacjentem? A czy wyglądam, jakbym uważał, że jesteś pacjentem? Nie widzisz tu dwóch serc? Nie. Urząd pracy. Szukam pracy. A jako... O, wtopa od razu. Fabryka czekolady. Czy robicie wedla? A czy lubisz wedla? A czy wyglądam, jakbym lubił wedla? A czy to nie wygląda na kryptoreklamę? A czy to jest problem? Myślę, że jest. Studio tatuażu. Czy zrobisz mi takiego wielkiego smoka tak na pół ramienia tutaj, o tak tu... Wolisz chińskiego czy amerykańskiego? A który jest lepszy? A uważasz, że... Na grzybach. Czy to jest jadalne? A masz książeczkę? Gdybym miał książeczkę, to bym się pytał? A mając ją, będziesz się pytał? A mógłbym? A nie mógłbyś? To było przesadzone. Niestety. To koniec waszych wyzwań. Ukłońcie się publiczności. I tak kończymy naszą wyprawę do Münster. A w jaki sposób te 5-dniowe warsztaty wpłyną na nasz dalszy rozwój? Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do śledzenia naszej strony www.telewizjaobywatelska.org.pl. I teraz tak. Nie. Biegnij tu. Co teraz? To mamy zrobić tak teraz już dobrze, tak? Bardzo ładnie. Tyni to. O, dziękuję. Ładne, szybkie nagranie. Chcecie jeszcze raz? Już nie, może.